Chciałbym kiedyś chwytać ciebie, tak jak teraz chwytam dzień. Ucieka nam grawitacja, ucieka nam znowu tlen. Ale wiem i wiem, że gonię wciąż za tobą. Kiedyś wiem i wiem, będziesz nosić moje logo. Latamy znowu wysoko, skuci tym zielonym dymem. Wracamy znowu z księżyca lub zwiedzamy Atlantydę. Ona jak mówi to z rumem, jak słowa pisane piórem. Ona lubi, kiedy pływa ze słowami po jej skórze. Także siemaneczko! Z tej strony Agrorolnik. Agrorolnik wita was. Myślę, że wam się wstęp spodobał. ETS-ik też już wleciał. Także zapraszam do oglądania. A dzisiaj, tak jak na cutscence było, siedziałem tako robiłem. No, to dzisiaj sobie jedziemy siać. Odpalamy byczka, trochę dźwięki przyciszę, bo ja sobie podgłośniałem, bo u was to będzie głośno. Za cicho. Za cicho. O, idealnie. My sobie mamy worki jeszcze, to napełnimy. Mamy kilka tych worków, to napełnimy. Dużo do niego nie wchodzi. Chyba za chwilę będzie pełny. Tak jak myślałem. Trochę zostało. O, sorki. Podnosimy. Czekajcie chwilę, sobie na mloka włączę. Screen. Jedziemy to tam z tyłu, zasiejemy pole, dlatego iż zasiejemy je, bo gnojówkę wylałem dopiero. Siejemy sobie nie wiem co. Co by to posieć? No co ja zrobiłem, nie wiem. Aj, sterowanie. Troszkę tu bliżej. Ja zapomniałam totalnie. Posiejemy sobie tutaj to jęczmień. Załączone. Znacznik weźmiemy. Lecimy. Sieje. O, nawet błoto tym wylono. Także taka dzisiaj akcja, oto. Myślę, że ETS się wam spodobał filmik. Bo już chyba wleciał. Nagrywam odcinki na zapas. Także już chyba wleciał o tamtym. Już drugie pole zasiane jest. Czekajcie, idę zerknę, co tam jest posiane. O, jest. To jeszcze jeden dziś będzie trzeba posiać. Stecznika nie muszę składać. No i może będzie dorodne zboże. Mam taką nadzieję.
samym jeszcze wstępie możesz zostawić łapkę w górę i suba z dzwonem. Na pewno się przyda do rozwoju mojego kanału. Możliwe, że niedługo jakieś zmiany. Jakieś zmiany możliwe niedługo będą. No, także tutaj, jeżeli kurnio zjechać. Weźmy drugi znacznik. Teraz tak przejedziemy. Nie idzie, małe pole, szybka sprawa. Proszę cię, ojojoj, coś mnie tutaj zniosło. Coś chyba z układem się dziać zaczyna. Ciągle jakieś problemy z tymi ciągnikami. Aby potem gdzie było zboże to sprzedać. No, mokro tutaj jest. Trochę ciężko nawet nie jest. O, teraz się dopiero będzie zaczynać zabawa. Przejechał bez problemu. A, no. Widzicie skutki tego, że przejechał. O, daję radę z błotem. Co to jest? Ursus to jest potęga. Nie, jakieś inne. No, ale czy teraz przyjedzie? Jeż. Dał radę, po błocie, nie ma błota już. Co jest grane? Aż wyjdę zaraz i wam pokażę, jak wygląda cały Ursus. Tutaj sobie tak przyjedziemy. Nie no, muszę wyjść. Biedny Ursus, taki ładny. Polski. I taki ugruzony. W następnych odcinkach możliwe, że już na wozie będę siał. Także już coraz szybciej idzie do wiosny. To, co na razie się je, to są ozimy. Ozimy i dlatego tutaj jeszcze tak średnio jest. Nawozy damy i będzie zima. A po zimie będą kolejne siewy, już jarę. I już wtedy zacznie się pryskanie, też nawozy. Już wtedy to wszystko się zacznie. No dajesz, dajesz Ursus, dajesz! Nie no, to polecam Ursusa. Tak, i to jest maszyna. Przez każde błoto wam przyjedzie. Chyba, że oracie, to wtedy to już jest inny problem. Ale tak patrzcie, czego to takie zielone, to gnojówka jest. No to super. Wiecie co, przyjadę tak tutaj teraz. Coraz więcej zasiano.
jeśli ja to... Tak. Zacząłem jechać tym. Teraz zrobię miniaturkę.